Hej wszystkim! Witamy się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, dzisiaj bierzemy się za sprzątanie Oliwii pokoju, a dokładnie musimy ogarnąć to oto biurko, które tylko na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem posprzątane, jednak w środku kryje się zło. Musicie mi w to uwierzyć. I tak naprawdę to nie mam co narzekać na Oliwię, bo Oliwia od zawsze porządkuje swoje zabawki, wszystko segreguje, nic mi nie zostawia na podłodze, nawet klocków. Zaraz po zabawie wszystko ładnie sprząta, chowa do pudełek, ale biurko jak zawsze kuleje. Jak wiecie, Oliwia dużo rysuje, dużo maluje, ma jakieś tam ścinki, wycinanki, jakieś drobne rzeczy od koleżanek i wszystko wrzuca właśnie tutaj. No i raz na jakiś czas trzeba zrobić właśnie w tym miejscu porządek. No i koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak nam poszło sprzątanko. Klikajcie nam dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a w weekendy o 8.30. Już teraz możecie nam dawać znać w komentarzach tutaj na dole, kto z Was również ma bałagan w swoim biurku, a kto ma porządek. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi na to, żeby zobaczyć, co się kryje w środku? 3, 2, 1, start! Tudum! Wiem, że może dla wielu z Was to nie być bałaganem, jednak tu jest totalny miszmasz, nawet nie da się znaleźć czystej, białej kartki. No i proszę bardzo, co my tutaj mamy? Oliwia sobie ukryła Milky Secret Box, nawet może je dzisiaj otworzymy. Jestem ciekawa, czy będzie złota, mo? A tutaj to już jest mieszanka wszystkiego, słuchajcie, totalnie wszystkiego. Zaraz myślę, że trzeba będzie to wyrzucić z biurka i po prostu niektóre rzeczy posegregować. Jedyny problem, jaki mam z Oliwią, to jest to, że ona by chciała chomikować wszystkie takie malutkie rzeczy, a ja bym je najchętniej wyrzuciła, bo ja lubię minimalizm. No nic, będę z nią negocjować. Oliwia zaraz powinna wrócić do domku, więc pomoże mi z tym bałaganem. Jedyne, co zrobię bez niej, to pozdejmuję te wszystkie przyborniki, tą mini taką toaletkę, w której jest akurat mało biżuterii. Więcej Oliwia ma tutaj w tym oto kuferku. Myślę, że te wszystkie przyborniki w środku trzeba będzie umyć, no bo wiadomo, że tutaj cały kurz wszedł do środka. Musimy również posegregować mazaki, bo większość z nich już niestety nie pisze. No i tak sobie myślę, że musimy zmienić ten przybornik, bo tutaj jest milion plam. Oliwia chyba kiedyś wylała tutaj wodę, jak malowała farbami, no i zostały takie zacieki. I to już nie wygląda za dobrze. Ja wiem, jaki Oliwia by chciała przybornik. Wiadomo, że najbardziej by marzyła o takim plusinowym organizerze na biurko, tylko czy ja taki znajdę? Kiedyś widziałam w sklepie plusinowy przybornik, jednak on był z papieru. To teraz na szybko jeszcze zajrzę do internetu i może znajdę jakąś fajną ofertę. Kto wie? Niestety nic nie ma ciekawego. Jest taki przybornik z tektury. Ja już go kiedyś widziałam. To właśnie o tym Wam mówiłam, tutaj sobie ktoś postawił na nim telefon, no ale tekturowego to my nie chcemy, nie za bardzo mi się on podoba i tutaj niestety ta oferta już jest dawno zakończona, ten organizer na pewno Oliwie by się spodobał, no ale szkoda, no niestety nie ma drugiego takiego samego do kupienia. No cóż, ja na razie się wstrzymuję z zakupem nowego przybornika. Może Oliwia kupi sobie go dopiero wtedy, jak pójdzie do pierwszej klasy, czyli po wakacjach. No i też będziemy musieli zmienić to biurko, bo ono jest dosyć małe, chociaż Oliwii jeszcze ono wystarcza. Spokojnie, Oliwia może sobie tutaj wsunąć nóżki, także jeszcze za małe nie jest. No ale wiadomo, jak już pójdzie do szkoły, to będzie miała większe potrzeby, więcej książek i tak dalej, i tak dalej. I też często pytacie, skąd Oliwia ma to biurko? Ono jest z Ikei, my już je posiadamy jakieś 3 albo 4 lata. Nie pamiętam, ile je mamy, ale bardzo Wam je polecamy. To biurko jest jeszcze do tej pory dostępne w Ikei i ono jest też w różnych kolorach. Nie, 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 nie! Oliwia już sięga po pierwsze pudełeczko Milky Secret Box. Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Przywitaj się z naszymi widzami, bo jeszcze Ciebie dzisiaj nie widzieli. Powiedz mi, czy Ty wiesz, co tutaj się dzisiaj będzie działo u Ciebie w pokoju? Czemu tu jest tak pusto? Jeszcze nie wiesz. Czemu mama tutaj pościągała pierwsze rzeczy? Bo będziemy robić porządki w Twoim biurku nareszcie. W końcu trzeba było się do tego zabrać. No i dzisiaj dobra. Jest idealny czas. Jedna połowa Milki. Ja myślę,
myślę, że zrobimy tak, że będziemy trochę sprzątać i trochę otwierać. Więc po prostu ściągamy to najpierw. Poczekaj, mamy jedną podkładkę, którą trzeba wyczyścić. I ta jest pusinowa. O, a może teraz, słuchaj, zmienimy, że teraz będzie ta strona. Nie. Tylko one są jakieś tutaj złe, te pusiny. Ja bym wolała tak, bo... Dobrze. O, tutaj jeszcze coś się znalazło. Zaraz tutaj wyczyścimy tą górę. Wszystko wyjmujemy z środka. Wszystko niech idzie na podłogę. Wszystko? No wszystko, nie zostawiamy nic, bo potem środek tego biurka będziemy musiały odkurzyć. Ile ja mam tych rzeczy tutaj? Bardzo dużo masz tych rzeczy. O, Angie, kto by pomyślał, że w takim biurku tyle rzeczy się zmieści. Nawet są jakieś gazetki Zaczarowany Świat Sary. Kleje, które jeszcze nawet nie wiem, czy są dobre, bo według mnie to one już dawno wyschły. O, matko! Nie, no, co tu się na dole znalazło? Czy wy tu widzicie? Tu są maski z Angi bez strzaków. Pamiętacie te maski? Nagrywałyśmy z tymi maskami rok temu. A mogę jeszcze grać za jednego bokwa? Dobrze, otwórz sobie jedno pudełeczko. Niech ci będzie tak na zachętę. A ja dalej wyjmuję i to nie ma końca. Nie, miałaś pecha. Niestety, nic ciekawego ci się nie trafiło. Tak, mamy czekoladki, a tutaj jeżeli chodzi o te rzeczy, to musimy je posegregować. Czyli naklejki do naklejek, tatuaże do tatuaży. Widzisz, sama nawet nie wiesz, ile ty masz tutaj rzeczy. Temperówki, o matko, wyleciała mi z ręki. Nie wiem, czy my potrzebujemy aż tyle gumek. Chyba nie. A po co chcesz tutaj wchodzić? Czy ty chcesz zobaczyć, czy to ciebie utrzyma, a jak nie? I jak to biureczko się złoży? No dobra, to pa. Do widzenia, zamykam cię. Żartuję, żartuję, coś tym. Ostatnie rzeczy wyjmujemy, ja nawet nie wiem, co to jest. A, już wiem, to dostałyśmy od naszej Witki. Pamiętasz? Od Zlaty. Ostatnio rozpakowywałyśmy od niej paczkę. A wy, drodzy widzowie, jeżeli macie ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. Czy ty już otwierasz kolejną Milkę Secret? Ja widzę, że ty się nie możesz doczekać. Ostatnio coś mamy pH, nie? Do tych figurek. Coś nam się nie chcą trafić, jakieś ciekawe. Cały czas nam brakuje dwóch figurek. Tygrysa. Tygrys i jeszcze takie coś drugie. Co, czekoladki są? Rozpuszczone. Rozpuszczone są? Masz rację. My to musimy włożyć do lodówki. I to jak najszybciej. Wszystko tu jest wyjęte. To ja tutaj kucam. Wszystko wyjęłyśmy. Te rzeczy mnie aż przytłaczają. Oliwia mi wybrudziła spodnie czekoladkami. Wiecie? Ale to niechcący. Ja wiem, że to było niechcący. Od czego my zaczynamy? Ty sama musisz też, Oliwio, zadecydować, co wyrzucamy, a co zostawiamy, bo to jest bardzo ważne, żeby jak najmniej rzeczy zostawić. Czy ty w ogóle będziesz robiła te książeczki? Tak. To wyrzucamy. Wątpię. Pokaż. Ale to jest brązowy papier. To słuchaj, zrobimy tak. Ja zaraz przyniosę jakiś worek na śmieci. Tą kartkę zostawiamy, bo ona jest brązowa. Może się jeszcze do czegoś przyda, a to wyrzucamy. To po prostu wsadzimy do bloku z kolorowymi kartkami. Chcesz otworzyć? Ty mnie tu nie kuś kolejną czekoladką. Dobrze, otworzę chociaż jedno z samej ciekawości. Czy może u mnie będzie złota? Mo. Oby tak, oby tak. Nie, piramidka! Nie. Ja już nie kupuję tych Milka Secret Box, bo naprawdę każde nasze pudełko kolejne tylko jest w pierwszej gorsze. Było no właśnie, Milka Secret. Właśnie, w pierwszym opakowaniu miałyśmy super ekstra figurki, a teraz to ja nie wiem. Wiesz co, wyjmę odkurzacz, odkurzymy tutaj środek i dopiero się zabierzemy za to, żeby już wkładać wszystko do czystego biurka. To która z nas odkurza, ja czy ty? Może ty? Razem. Trzymaj. Tak nas zmiany. Trzymaj rurę, proszę, ja ci włączę odkurzacz i jedziemy z tym tematem. Bardzo dobrze ci poszło, jednak bez ręczników papierowych się nie obejdzie, bo tutaj już widzę jakieś resztki farb. Także musimy wszystko umyć, nawet tą stronę, tą i na zewnątrz to biureczko. Jakie ty dużo nałożyłam. Że dużo napsikałaś płynu?
czy już biureczko mamy naszykowane, to zobacz, co ja przyniosłam. Kocią tabliczkę mnożenia i pusinowy alfabet. I wpadłam na taki pomysł, żeby to przykleić na przykład tutaj w środku. Jak będziesz otwierał swoje biurko, to będziesz wszystko widziała. Nie, no to... To tutaj bym dała, a to drugie obok. Nie, to będzie w środku. Ale w środku będziesz miała rzeczy. I tak tego nie będziesz widziała, bo tutaj będzie pełno różnych rzeczy. Ale... Jak farby, ale... bloki rysunkowe. To wyjmiemy na razie i to wyjmiemy na sam wierzch. Dobrze, to zajmijmy się tym bałaganem. Co robimy z tymi maskami, bo one już mi są niepotrzebne. No możemy... Chętnie bym ich się pozbyła. Możemy je... Wyrzucić? Zostawić. Nie, tylko nie to! No i widzicie, ja wam mówiłam, że z Oliwią tak będzie. Obojętnie o co bym jej się nie zapytała, to powie, że my to zostawiamy. A tu chodzi o to, żeby się pozbyć rzeczy, których nie używamy. A tego nie używałyśmy już bardzo dużo czasu. I co, urwało się? No właśnie, bo to się wszystko przykleiło do czegoś tam i teraz już się oderwało, więc się zniszczyło, więc możemy wyrzucić. Jest, mamy pierwszą rzecz, która pójdzie do kosza. Na sam dół tego biureczka dałabym ten blok rysunkowy, bo on jest największy i zobaczcie, jakie skarby znalazłam w środku. To są nasze odbite dłonie, tata, mama i ty. Ha? Kiedyś to chyba gdzieś wisiało, wiesz, bo to jest nawet zalaminowane. I takie obrazki przeróżne są w środku. Co to ma być? Nie co? Wiem, to są twoje jakieś takie wycinanki. Bazgroły. Bazgroły, to tych bazgrołów już nie chcemy. Pierwszą rzecz już mamy. Ciach. To jest puste w środku, to po co ci to? Po co my to zostawiamy? To do kosza, razem z tym idzie do kosza. Tego nie potrzebujemy. No właśnie, gdzieś tutaj był taki... O, tutaj mamy kolorowe kartki. Po prostu dołożymy do tego. Taki fragment kartki też nam na pewno się przyda. Tutaj jeszcze coś mamy. Wszystko, wszystko tak. Wszystkie kartki kolorowe tutaj powędrują. A co robimy z tymi ludzikami? Czy one są jeszcze nowe? Czy one były już używane? Nowe. No to kładź tam, w tamto miejsce. Plastelina też jest nowa, więc nie będziemy jej wyrzucać. Za to ta już się zrobiła twarda i tej musimy się pozbyć. Jacie, dopiero teraz jak to zobaczyłam, to przypomniał mi się ten twój pierwszy tablet do malowania. On był kupiony w Pepco, tylko czy on jeszcze działa? Pewnie trzeba mu wymienić baterię, bo jak naciskasz tutaj ten przycisk, to niestety się nie zmazują te artystyczne mazy twoje. Ale kiedyś to było ładne. Tak, bo to jest ładne, wystarczy po prostu kupić nowe baterie. O, jakie serduszko, bo widzisz, nie działa. Wymienimy baterię i będzie ok. Na pewno tą rzecz zostawiamy. Masz przepiękną gumkę do zmazywania z jednorożcem. Też jest od naszych kochanych widzów. Zobacz, znalazłam jeszcze jeden blok z kolorowymi kartkami. Je też przełożymy tutaj. Kolejny blok, który jest pusty, to idzie do kosza. Co tutaj masz? Miss Agę. Tak, tutaj na tej kubce kładziemy wszystkie tatuaże, naklejki, które Oliwia tutaj znajdzie. Zobaczcie, ile rzeczy już jest do wyrzucenia za mną. Bardzo dużo, coraz więcej! No i jest mnóstwo twoich rysunków, które musimy chyba wrzucić do teczki z twoimi obrazkami. I większość tych obrazków będzie pusinowych. Proszę bardzo, tutaj są same pusiny. Jest jednak obrazek, który nie jest pusinowy i ten jest dla mnie. Oczywiście sobie go zostawiam na pamiątkę. Następne pusiny. Jeszcze więcej pusinów. Jeszcze więcej pusinów. O nie, to jest nawet podarte. Pusino tęcza. Dobra, nie będę was zanudzała tymi pusinami, bo jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Coś wam pokażę ładnego. Bardzo mi się podoba ten świąteczny obrazek. On nawet chyba wisiał u ciebie na tablicy. No i jeszcze jeden z Mikołajem i choinką. Coraz bliżej święta. Otwórz jednego boksia. Dobrze, otwórz. Chwila prawdy, piramida. A w naszym pokoju wszystko wygląda tak. W ten oto sposób. Może być. Może być ta piramidka? Nie jest źle. Na razie nie było ani jednej figurki, a już otworzyłaś cztery milki. Może się prześpię. Nie ma spania! Tutaj jest dużo pracy. Proszę powkładać wszystkie tatuaże tutaj do środka. Okazało się, że mamy bardzo dużo naklejek. Wszystkie włożyłam tutaj do tego jednego bloku.
naklejki tutaj lądują, bo one nam się przydają, szczególnie jak Oliwia maluje komuś rysunki i potem nakleja na nie naklejki. Kolorowe bloki i na to pójdą po prostu białe kartki. O. I jest przejrzyście nadal w biurku. Do tego damy również farby, takie karteczki. No i tutaj z boku, wiadomo, te oto dziurkacze będą sobie mieszkać. Tutaj są wszystkie tatuaże i tutaj też od naszych widzów są takie, też będą i naklejki, i tatuaże. To możesz dorzucić do środka, do tego. I widzę kolejne farby. To tutaj też je dorzucimy. Czy te rzeczy też Ci będą potrzebne? Potrzebne. Na pewno, bo tutaj mamy notesik, który jest pusty. Jeden klej, drugi takie klej. Pieczątki, serduszka. Tylko ten klej to już chyba nie klei, wiesz? Gumka do ścierania i plastelina. Plastelinę może położymy na farbę. Znowu otwierasz kolejne czekoladki, co tak szybciutko? Ja tutaj ciężko pracuję, a Oliwia otwiera kolejne Milky Secret boxy. I znowu to samo. Jeszcze musimy ten tablet tutaj schować. I od razu jest przejrzyściej. Sama przyznaj, że lepiej się korzysta z takiego biurka, jak wszystko jest pięknie ułożone i uporządkowane. Oliwia dorzuca naklejki, ale ja bym je też dołożyła tam, gdzie były te tatuaże, wiesz? Nie. Albo do tych naklejek, które były w tajnym bloku rysunkowym takim. Nie mogą być luzem, córeczko. Musimy je spakować albo w jakieś pudełeczko. Będą Ci się tutaj wszędzie rozsypywać. Tudum, tudum, tudum! To już całe? Już jest wszystko przyklejone, czyli alfabet i tabliczka mnożenia. No i jak Ci się to podoba? Według mnie jest sztosik. Zamykamy, zabieramy się za górę. Czyli znowu musimy wszystko wyczyścić i położyć. Co się tak śmiejesz? Co było takie śmieszne? Ja nie wiem. Że musimy posprzątać w górę. To nie jest śmieszne. Bo już mi się nie chce. Mi też. No ale musimy to wszystko dokończyć. Tutaj na górze za dużo się nie zmieni, poza tym, że po prostu wszystko będzie pięknie wyczyszczone. A w ogóle, dlaczego to nie będzie czyszczone? Było czyszczone przed chwilą, tylko Ty nie widziałaś. Zabieram się za następnego boksa. Oliwia nie może się powstrzymać i jest bardzo ciekawa, jaka tutaj będzie figurka. Albo nie figurka. Mam nadzieję, że jednak w końcu będzie ta figurka. No proszę, jakaś figurka. I co masz? To złota moneta. To jest złota moneta. No to nie tak źle. No dobra, może być. Tak to wygląda po ułożeniu. Olianko, zasiądź sobie przy swoim czystym biureczku. Jedyne, co jeszcze musimy zrobić, to sprawdzić, który mazak maluje, a który nie. To na prezent. Dobrze, to dasz swoim koleżankom, bo Oliwia powtórki rozdaje swoim znajomym. To jest już pomalowane, ale z drugiej strony tylko przetestujemy, co pisze, a co nie. I to nam też dużo czasu zajmie, bo dużo mazaczków niestety się wypisało. Ostatnio chciałam coś napisać, chyba taki list, wiesz? A, już wiem, chciałam napisać do osoby, która wygrała Milka Secret Box. Piękny list, no i zdziwiłam się, że wszystkie mazaki słabo piszą. Jak ja się cieszę, że to sprzątanie mamy ogarnięte, no oczywiście jeszcze musimy to pozabierać i jest super. Cały Twój pokój jest mega wysprzątany. To Oliwia sobie tutaj pisze przeróżne rzeczy, maluje, rysuje, a ja w tym czasie otworzę Milkę. No, ktoś musi czynić powinność. Jeszcze nam zostały 2, 4, 5. 5 takich opakowań, tylko czy ja sobie poradzę jedną ręką? Chyba nie. No oczywiście, ja wiem, że Ty zawsze jesteś chętna do pomocy, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Czy jak już Oliwia otworzy te wszystkie Milky Secret Box, skoro sprawia Ci to taką przyjemność? Nie! Znowu nie? Nie, to jest jakiś dramat. Dobra, puchnęłam dwa razy na szczęście. Może to coś pomoże? No bo to przecież jest aż nie do pomyślenia, że my ostatnio... Piramida! Masz piramidę? Mamy strasznego pecha, strasznego. Coś jest. Czy to jest figurka? Nie, to nie jest figurka. To jest takie coś na ołówek. Dlaczego mówisz na to krowi placek? Bo jest mi krowa. To nie przypomina, no jest tylko krówka. Jest dobra, krowa ostatnie i dwa. Ostatnie dwa pudełka.
to teraz może w końcu będzie ta figurka. No przecież miałyśmy 12 tych opakowań. No ja mam pecha, od razu Wam mówię, co ja mam. Niestety, takie coś. Nie też piramidy, ja mam piramidę. Ja w to nie wierzę, odpakowałyśmy połowę opakowania Milky Secret Box. A mamy jeszcze drugą. Mamy jeszcze drugą, ale nie w tym odcinku. W tym odcinku nie będziemy odpakowywać reszty czekoladek. Trzeba dozować emocje. Nie wszystko na raz. Ja myślę, że zaraz sobie zrobimy jakiś fajny piknik, więc powoli będziemy kończyć ten odcinek. Przebipione. Jestem z Ciebie bardzo dumna, że tak tutaj ze mną działałaś. I pierwsze pozdrowionka, bo oczywiście tradycyjnie pozdrowimy kilka osób w tym odcinku. Lecą do Sylwia Suliga. Myślnik JJ5VH. Taką masz nazwę konta, buziaczki Ci wysyłamy. Pozdrawiamy Wiktorię, która napisała z konta User myślnik GO5EC4HY9F. Buziaczki lecą for you, Wiktorio. Pozdrawiamy Marcysię i Maję. Napisałyście z konta Sylwia-2527. Buziaczki do Was lecą, dziewczynki. Pozdrawiamy. Osobę, która napisała z konta User myślnik NX8CE3NY8C i Ty jesteś z Tarnobrzega. Tyle tylko o Tobie wiemy. Buziaczki Ci wysyłamy. Pozdrawiamy. Roxana Zawada 8939. Pozdrawiamy Ciebie. I Ty jeszcze prosisz o pozdrowienia dla swojego brata Mikołaja. Ale ładnie. No to pozdrawiamy Was serdecznie, buziolki. I pozdrawiamy Karolinę, która napisała z konta Sekretny Człowiek. Jaką masz ciekawą nazwę konta. Buziaczki. For you. Teraz coś chciałaś jeszcze powiedzieć? Szkoda, że już wszystko odpakowałeś. No szkoda. Szkoda, ale ja jestem zawiedziona. Totalnie jestem zawiedziona. Milko Secret Box, co się z Tobą dzieje? Czemu Ty produkujesz czekoladki bez figurek? Ja nie wiem. Bo my nie lubimy tych, o, tych takich rzeczy. W ogóle ich nie lubimy. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie zostawiać nam łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczenia jutro. Pa, pa, całusy, soba. Wyleciało. Proszę, możesz malować dalej. Ale ja już skończyłam.